house is burning, better run for cover, run for cover, run for cover. Rester en vie et grouper. C'est pour ça que Roderick et Arthur se sont sacrifiés. Laisse-moi tranquille! Elle a raison, Mélie. Roderick. C'est fini, Hugo. Il se repose maintenant. J'en peux plus de Sera! Charogne! Dégagez de là! Ils vont nous faire passer. Ah ouais? Et comment? Comme ça. Comment tu... Waouh, alors c'est vraiment en train de... Hugo, dis-moi que tu vas nous aider à buter ces enfoirés. Mélie, on peut rien faire sans ton frère, Amicia. Tu comprends ça? Je vais t'aider. Et tu vas nous aider à sauver maman. D'accord, marche est conclue. On jest skierowany trochę bardziej w naszym kierunku. Kurczę, no. Najpierw Arthur, teraz Roderick. Wiedzą, gdzie uderzyć. Dobrze. Te nazy już drugi raz nie posłuchają. Zbierzmy, co się da. Widzę łucznika tam dalej. Fajnie by było mu nie wejść pod strzały. Macie rację, nie musicie się chować ani nic, no co wy. Myślę, że możecie spokojnie atakować, tak jak jest. Jeszcze pójdę w tą stronę. A nóż, widelec, znajdziemy, co szukamy. Tak nam niewiele brakuje, żeby ulepszyć wszystko na maksa. Tak malutko. O, jest skóra. Każda skóra to szansa. Ktoś jest z tej strony, czy tylko się świeci światło? Raczej tylko światło. Dobra, jest stół. Stół to tam mało istotny jest akurat. Widzę narzędzia. Sprzęt. No dobra, niech będzie to. Je sens que ça me sera utile très vite. I naprawdę, o kurczę, nie sądzę, żeby udało nam się zebrać jeszcze 6 skór do końca gry. Chyba będę musiała powtórzyć jakiś rozdział, żeby móc to ulepszyć. Kurczę, no, tak mało brakowało. Bo naprawdę nie wydaje mi się, żeby... Oj. Inquisiteur compte sur nous. Alors ouvrez l'œil et le bon. Indignem. Wow, wow, wow. Ja się tu trochę bardziej wycofam. O, tam leży jeszcze chyba skóra. O ja.
Tam widzę jednego, ale tego tutaj bym potraktowała z procy, jak podejdzie. Jak tam ten daleko idzie? Oj! Nie, nie, nie! Cathédrale. Merde, elle a vraiment une sale gueule. Tenez-vous prêt. No nie wierzę. Lucas, Millie, nie mogliście się schować? No ja nie mogę, z nimi to jest czasami. Ech, jeden tam, dwóch łuczników, jeden tam i jeden tu. No dobrze. Wydaje mi się, że ten z prawej strony nie ma hełmu. Nie ma. Będzie go łatwo załatwić, jeżeli miałby nas zaatakować. Tamci dwaj mają, więc można by spróbować najpierw wybić latarnię z rąk tego tutaj. Niech go zjedzą. Tylko żeby się nie patrzył w naszym kierunku za bardzo. Okej, okay, jest spokój, tak? Nie będziesz szedł w tą stronę wyjątkowo specjalnie. A, no to dobra. Ty tam zostajesz, tak? Tak jak byłeś. Jakby przebiec tu, no to jest jakiś plan. Problem w tym, że oni po prostu się tak strasznie tutaj przyglądają i to jest właśnie to. Oj, schowaj się. Tu mnie zauważą, no to nie jest dobre miejsce do przejścia. Tam ci wszyscy stoją przodem. Okej. Chyba mniej więcej jest okej. Tak długo jak nie znajdą Millie i Lucasa, jesteśmy bezpieczni. Problem jest z nimi niestety. No dobra. Wracaj to z tą latarnią, to cię zapoznam z prawostronną częścią naszych szczurków. No dobra, w którą stronę będą atakować? Widzę, że ten tu będzie szedł. Cieszę się, że zginąłeś. I ty też. A weź mnie, Millie, nie denerwuj ty. Przez ciebie mamy cięcie na śmierć, bo się wam zachciało obydwu ojgu jakichś dziwnych rzeczy chować je gdzieś na przodzie i jeszcze oczekiwać, żeby ich bronić. No ja nie mogę, co za ludzie. No stójcie sobie teraz, stójcie. Ja sobie pozbieram to, co jest po drodze najpierw. Bo katedra najprawdopodobniej oznacza finał. A dobrze by było się na finał jednak przygotować. Fajna ta dziura jest. Tutaj nic. Tu już zjadły. Czuję, że to się bardzo, bardzo przyda. Bo wytworzyć nie mogę wciąż za bardzo nic. Z tej strony coś jeszcze. Mamy sznurek. Sznurka nigdy dość. To znaczy, co innego uważa niestety nasza kieszeń, ale sznurka nigdy dość, jakby ktoś pytał.
by było na tyle z tej strony. Tutaj nic, chyba. Tu przy was jeszcze się chyba coś świeciło. Nie świeciło się alkohol. Tak myślałam. Poza tym brakuje nam jeszcze jednej rzeczy do znalezienia. Pytanie, czy ona jest gdzieś tu, czy już wewnątrz. Za chwilę się przekonamy. Bo jeżeli nie gdzieś tu, no to będziemy wchodzić zaraz do środka, no i to już będzie musiało być gdzieś wewnątrz. Trzeba się tylko dobrze rozglądać, żeby nie uciekło. Tam widzę butelkę, zaraz do niej podejdę. Chyba butelka. Ach, nie. Manuel de la Jednak tu. Ty sérieuse? Y'a vraiment un manuel pour ces conneries? Il a été écrit avant Vitalis. Eh ben, on va faire en sorte qu'il y ait pas de suite. No to sprawdźmy to, jak już tu jesteśmy. Ostatnia rzecz. Osobliwość 26 na 6. Podręcznik Inkwizytora. Na początku XIV wieku pochodzący z Langwedocji Inkwizytor Bernard Guidoni napisał podręcznik mający być swoistym przewodnikiem dla pozostałych Inkwizytorów. Podręcznik pełni funkcję zbioru przepisów prawnych, zawiera listę potępionych herezji, a także przewidziane kary oraz sposoby postępowania. Pod względem etyki stawia dobro wspólne ponad dobrem jednostki i zaleca stosowanie okrutnych kar, mających na celu wzbudzenie strachu wśród ludzi. No, draszliwy. Agresywny tam ktoś był, powiem wam. Dobrze, że też mi to nigdy nie było potrzebne. Tego bym wzięła, ale on wymaga... Wymaga materiału. A czy materiału nam będzie potrzebne dużo? 9 i 3. No to właśnie tyle, ile potrzebuję. Tylko skóry nam brak. I w sumie tych sztucznych dodatków. Vitalis, Amicia, il va faire une grosse bêtise. Je le sens. Une bêtise? Quel genre de... Excusez-moi, mais on est là pour le buter de toute façon, non? Il va commencer. Allons-y, Hugo. Maman est là-dedans. Nous attendait. Lucas, Mélie, restez où vous êtes. Alors, il paraît que tes enfants réclament une punition. Vous allez mourir si vous descendez. Qu'importe. Amicia, il y a des rats dessous. Super. Alors dis-leur de sortir. Vas-y. D'accord. Je vois quelque chose là-bas, je reviens tout de suite. Oh, allez. Oh, ah, gincie obaj. Oni tam jest ich więcej. Nie mogę ich trafić chyba tym. To będą musiały być szczury. Okej. Incroyable. Une telle puissance. Bien. Allons-y, entrons. Za chwilę, poczekaj. Okej. Tu parles d'une famille? Mélie! Aidez-moi! Plus personne ne doit entrer! Vous ne voulez pas comprendre, Béatrice. Maman! Mon enfant. Hugo! Amicia! Mère! C'est Vitalis qui a fait ça? Il les a sacrifiés. Il a passé le seuil! Fuyez! Sortez d'ici! Ah, pour l'amour du ciel. Hugo, tu es prêt? Oui, ils sont là. Alors on y va. Reste près de moi. On vient avec vous. Ok. Lâchez-la, Vitalis. C'est votre dernière chance. Bien, bien. Hugo, ton pouvoir. Je vais bien, t'inquiète pas. Mais oui, Béatrice.
C'est un élève doué. Dommage qu'il ait oublié qui lui a enseigné tout ce qu'il sait. Ferme-la, Dieu ! On est venu te buter, pas écouter tes discours ! Et pourtant, regardez-vous, marchant vers moi comme des brebis égarées vers leur berger. Ça suffit, Vitalis ! Vous êtes seul ! Rendez-nous notre mère, ou bien... Ou bien quoi, jeune fille ? J'ai encore des choses à enseigner aux porteurs, ainsi qu'à ses amis. Vous êtes si touchant. Merci. Merci pour votre candeur. Les entendez-vous ? Les anges ! Les anges du nouveau monde ! Reculez ! La lumière, file ! J'ai vu. Viens ! Lucas, Mélie, restez là ! Non ! Je peux t'aider ! Je peux ! C'est notre sang, Mélie. D'accord. Achève-le. Regroupez-vous donc et déferlez sur eux. No dobrze, to ruszamy. Qu'est-ce que... Ils les regroupent. Ils s'arrêtent pas. La lumière les arrête pas. Moi aussi, je peux faire ça. Vraiment ? On doit essayer. C'est notre seule chance. Koncentruj jak najwięcej szczurów na jednym obszarze, następnie poślij je w stronę białych. Okej. Incroyable. Oui, bravo Hugo. On va lui montrer. Regardez Béatrice. Regardez s'éteindre ce qui reste de votre. Regardez-vous, Vitalis. Vous avez abandonné vos fidèles. Okay. Vous avez massacré kolejne. Des innocents. Le vieux monde doit mourir pour que naisse le nouveau. Voilà pourquoi les bras le dévorent. Vous savez rien du tout. La Macula, elle sait tout de vous. Elle joue ouais. Avec vous. Écoutez-le. La Macula voyage dans votre sang. Elle lit dans votre cœur. Le monde que vous allez créer est un monde de chaos. Vous już mi stąd. Sio. Akesh. Mama! Hugo! Amicia, il ne doit pas abuser de son pouvoir. On va vous sortir de là. On s'en occupe. Tu le sens aussi, n'est-ce pas? Mais tu en as peur! Le vrai pouvoir! Le don de soi! Amicia! Je suis l'unité! Je suis le sang des sangs! Qui relie tous les peuples! Reculez! Restez avec Hugo! Courez! Wow. No i co ja mam teraz z niego robić? Przepraszam. Oj, co to jest? No wiesz co? Słabo. Ach, rozumiem chyba o co chodzi. On będzie we mnie tym dziadostwem strzelał. Może nie mogłoby dwa razy trafić? Nie mogę. A ja muszę je tak przewrócić. To znaczy tak muszę je wycelować przez jego stronę którąś.
żeby były jak najdalej od niego. Ojdź, a to co? Coś mi mówi, wyskoczył. Właśnie. Skończyłeś już? Jeszcze? Dawaj, Hugo. Zdążysz przed nimi. Zdążysz. Super. Zakładam, że to będzie do 3 razy sztuka. Ale ostatni to pewnie jest... Może nie skupić. Stary, jakieś bzdury gadasz. On coś szybko sobie umyślał. Jeszcze? Zdążysz? Mam nadzieję. Daj. Jest. Jeszcze? Czyżby to był już koniec? Pokonaliśmy bossa. Nie był jakiś super trudny, ale powiem wam, że gdyby mnie te szczury dopadły, to ja dziękuję bardzo. I to by było podsumowanie naszego spotkania. Historia dramatyczna, drastyczna, ale jakże fajna ogólnie ta miłość rodzeństwa i jak oni dążyli do tego uratowania, najpierw uratowania siebie, potem do uratowania swojej mamy. No super, bardzo mi się to podobało i zagrałabym jeszcze. Chociaż może fakt, że to nie jest jakieś super długie, sprawia, że gra jest lepsza. Nie przesadzili, a to są jedne z pierwszych produkcji tego studia, więc myślę, że poszło super. Tym razem graliśmy na konsoli, ale myślę, że może kolejne gry rozpoczniemy już na komputerze, żeby mieć lepszy FPS i tak dalej. Teraz odnośnie trofeów. Wydaje mi się, że mam prawie wszystkie. Tak mi się wydaje. Zobaczę, czy tam jeszcze czegoś nie brakuje. I jeżeli brakuje, to postaram się to uzupełnić, chociażby to ulepszenie rzeczy. No 3 punktów nam brakło. Mówię wam, tutaj Luminosa, która mnie tam ratowała i ten płyn uspiejący, ten pyłek, to będzie to. Tak myślę, to będzie to. Ale pokażę wam, jeżeli uda mi się to nadrobić. A tymczasem myślę, że co? Że to już jest chyba koniec naszego spotkania. O, a może jeszcze nie? O, jeszcze jedno. Koronacja, zdobyte trofeum. Jeszcze jest misja 17, wszyscy za jednego. Tego się nie spodziewałam. Myślałam, że jest tylko 16 misji, bo w sumie co może być po bossie? Rozumiem, że po prostu... Story after? Zobaczymy, co się w dalszym
czasie wydarzy? Wydarzyło właściwie, bo zaraz będziemy to pewnie przeżywać. No cóż, więc... No nie tak późno, 3 dni tylko. Allez, on y va. Est-ce qu'on a tout? Oui, c'est tout ce qu'avait demandé Lucas. Elle va aller mieux, maman, avec ça? Ça va aller, Hugo. Elle est solide, maman, hein? Comme toi. C'est vrai. J'ai hâte qu'on retrouve un nouveau château. Eh ben, t'as pris des goûts droits, toi. On verra ce qu'on peut faire. Il faut d'abord qu'on quitte la région. Ładnie. Pytanie, czy są jakieś rzeczy tutaj do pogadania albo obejrzenia? Pan kroi prosiaka. O, i patrzcie, nawet że fajnie to zrobili, jednak jest osobno. Alors, tu as pu retourner chez toi? Oui. Le nid est toujours là, mais il est vide. J'arrive pas à croire que les rats soient vraiment partis. Pourvu que ça dure. Zabrali nam. Pan est tutaj... Bonjour, Gina. Regarde. Tu veux tenter ta chance au tir? Pas moi. Ma sœur, c'est la meilleure à ça. Hein, Amicia? Bon, d'accord. Allez. Bien, bien. La règle est simple. Vous avez 6 pierres, 6 tirs possibles. Il vous reste plus qu'à toucher le plus de cibles. Vous êtes prête? Très bien. Prête. Allez, Amicia! Oui! Szczurki. Wow. Jeszcze tu. I tu. Eh! Hey, vous savez y faire, hein? Vous avez gagné une pomme! Et tout mon respect. Ah, dzięki. La pomme est pour toi, Hugo. Tu es mon meilleur public. Oh, merci. J'avais faim. Comme d'habitude. Hey, on célèbre le 3e jour sans rat aujourd'hui. Il y a une petite foire au bout de la rue. Allez jeter un œil. Une foire? Une vraie foire? J'ai jamais vu une foire. Hugo, Lucas nous attend. On doit pas trop traîner. Mais c'est une foire. Hugo. Non. Bon, mais on reste pas longtemps. No dobrze. Ale ja bym poszła jeszcze w tamtą stronę może, co? Hey, regardez. Le petit. Oh, non. Ej. Non, petit, tu peux pas rentrer. Mais pourquoi? Parce que tu peux pas. C'est comme ça. Eh, hey, y a un problème? Le problème, c'est qu'un gamin et sa sœur sont recherchés dans le coin par des gens importants. Et ici, on n'aime pas trop ça. Vous voyez? Je vois très bien. Hugo, viens. Mais la foire. Ale jesteście. Można iść tamtędy. Można iść tędy. Sprawdźmy sobie najpierw tędy. O, tędy nas już nie puści. A to podstępna gra, no. Zobacz, Hugo, tu jest cały prosiaczek. Ten pan mu tu nawet obornik teraz wynosi. Ale nawalił. No dobra, wy sobie tam festynujcie. Bezczelni, niewdzięczni. No my wrócimy do Lukasa. Widzę, że chyba nic nie ma do zebrania jako tako. O, moje ulubione rzeczy, za którymi lubię się zacinać. Eh, Hugo, quoi? Le premier qui arrivera au chariot gagnera 20 pommes. 20 pommes? Mais tu me battras jamais. Hein, la limace? Alors là, tu vas voir. Ah ouais? Alors à 3. 1, 2... 3. Hey. Oszukiwacz. Je suis juste derrière toi. Tu peux pas me battre. Skuba na jakiś szybki. D'accord, d'accord, t'as gagné. Jedz tam zdrowie. On est là, Lucas. Est-ce que tu as tout? Le millepertuis, l'aubépine, la... Oui, j'ai tout. En route. Bien. Amicia? Oui? Pourquoi il me regarde comme ça? Mélie, elle me regardait pareil. Et puis elle est partie. Parce qu'elle m'aimait plus. Hugo, elle...
Elle avait d'autres choses à faire. C'est pas vrai, mais c'est pas grave. Est-ce qu'elle va dormir encore longtemps ? Elle doit récupérer des forces. Mais avec les herbes que vous avez achetées, elle ira vite mieux. D'accord. Hé, Hugo ? Quoi ? Tu me trouves jolie comme ça ? Ce que t'es vilaine ! Ce que t'es vilaine ! Oh, vilaine ? Moi ? Tu ressembles à une grosse mouche. Une mouche? Ta propre sœur? Oh, cela mérite châtiment. To wygląda na to, że to już będzie koniec. Lucas! Także myślę, że tym pozytywnym akcentem możemy już się pożegnać, więc dziękuję Wam za wspólną grę. Życzę Wam dobrej nocy i dnia. Trzymajcie się wszyscy ciepło. Cześć!